Na Alei Mireckiego w Sosnowcu kolejny raz doszło do potrącenia pieszego. Duży ruch na drodze, słaba widoczność, a do tego złe warunki atmosferyczne. To wszystko powoduje, że nie tylko w tym miejscu jest niebezpiecznie. Tym razem obyło się bez poważniejszych obrażeń. 8-letni chłopiec miał dużo szczęścia. Karolina Komada. Na Alei Mireckiego w Sosnowcu ruch jest dość duży, a na drodze znajduje się wiele przejść dla pieszych. Jak mówią mieszkańcy, nie czują się tu bezpiecznie. Widziała pani przed chwileczką auto, jak jechało, z jaką szybkością. No, a piesi też gwałtownie wchodzą. Nie zaczekają, żeby właśnie upewnić się, że ten samochód się zatrzyma, tylko wchodzą. Także z dwóch stron jest ta przyczyna. Tyle jest przejść, tak trzeba bardzo uważać wieczorem, jak się jedzie. W ostatnim czasie na Alei Mireckiego doszło do dwóch potrąceń pieszych. Najpierw 16 maja samochód uderzył w 42-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala. Do podobnego zdarzenia doszło wczoraj, 12 grudnia. Tym razem został potrącony 8-letni chłopiec. Było już ciemno. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, ustalili, że kierujący pojazdem marki Opel potrącił znajdującego się na oznakowanym przejściu dla pieszych 8-letniego chłopca. Kierowca był trzeźwy, a chłopiec został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zwłaszcza jesienią i zimą piesi są narażeni na znacznie większe niebezpieczeństwo. Szybko zapadający zmrok i opady atmosferyczne powodują, że widoczność jest słaba. W godzinach wieczornych bardzo często nie widać pieszych poruszających się przy drodze i wchodzących na pasy. Tu jest widoczność bardzo słaba. Ja szczerze powiem, z punktu widzenia kierowcy, jak jedzie się wieczorem, to można nie zauważyć pieszego, szczególnie jak nie ma jakichś odblasków. Oczywiście każdy element odblaskowy poprawia widoczność pieszego, ale równie dużo, a nawet większa odpowiedzialność spoczywa na kierowcach. Ci zbliżając się do przejścia dla pieszych powinni zwolnić i zachować szczególną ostrożność.